Wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie. Witam w tym wyjątkowym, wigilijnym, świątecznym czasie. Razem ze mną w studiu wyjątkowy gość, ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Czy lubi ojciec śpiewać kolędy? Czy śpiewał kolędy właśnie w tym okresie wigilijnym? Bo tutaj przed przerwą był taki temat muzyczny właśnie związany ze świętami Bożego Narodzenia, z Wigilią. Czy te kolędy dobrze się ojcu kojarzą? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oczywiście to każdy ma pewnie różne zdolności, różnie to wygląda, ale akurat tak mi się zdarzyło, że na te święta jestem trochę przeziębiony, ale tak czy tak człowiek zawsze będzie jakoś do tego wracał. Czasami to jest tak, że pomagają nam jakieś właśnie kolędy nagrane, coś szczególnie lubimy. Ja przyznam, że ponieważ ja urodziłem się w Poznaniu, w naszym kościele poznańskim zawsze na pasterkę śpiewał chór Stuli Grosza w kościele dominikanów. I to było takie bardzo, bardzo mocne przeżycie. Właśnie piękna muzyka, wspaniale śpiewana, a sam Stefan Stuli Grosz był człowiekiem wiary i człowiekiem, który na Boże Narodzenie i był na pasterce z chórem, i później w ciągu dnia, a jeszcze wieczorem przychodził zagrać już bez chórzystów, ale właśnie zagrać w kościele. Po prostu to czuło się, że jest cały żywioł, coś wspaniałego. A jakie wspaniałe właśnie takie wspomnienie z tego okresu świątecznego najbardziej zapisało się w ojca pamięci? Jakieś takie wydarzenie, jakaś taka może nietypowa też sytuacja podczas obchodzenia świąt Bożego Narodzenia? Bardzo radośnie przeżyłem moje pierwsze święta w zakonie, jeszcze jako nowicjusz. No bo wydawało się, rodzice, to że jaki ty biedny, bez rodziny. Ale było to takie bardzo ciepłe, serdeczne i świadomość tego, że też no, starsi współbracia, ojcowie, którzy może też byli bardzo wymęczeni, bo to jest czas dla księży zawsze taki bardzo intensywny, jest wiele spowiedzi, wiele różnych zajęć, jak bardzo nie brakowało im humoru, jak potrafili też cieszyć się z naszej obecności i nam też czasami coś powiedzieć ze sobą. To były bardzo piękne święta, które jakoś zawsze człowiek będzie w sercu nosił. No właśnie, piękne święta, ale w dzisiejszych czasach trochę również pojawia się pewnych problemów wynikających z tego, jak te święta są obchodzone, szczególnie w urzędach, w organach państwowych, i niektórzy oburzają się, że no jak to, do firmy czy do urzędu właśnie państwowego przychodzi ksiądz, że łamany jest opłatek. A gdzie rozdział państwa od kościoła? Takie pytania padają, takie komentarze i takie zarzuty. Ojcze, czy one są słuszne i czy wyobraża sobie ojciec to, aby składać sobie życzenia świąteczne, wigilijne, bez łamania się opłatkiem, bez księdza? Jak to powinno wyglądać właśnie w urzędach państwowych na przykład? Myślę, że akurat mamy taką szczęśliwą sytuację, może jeszcze nie pamiętają państwo, opłatek w Sejmie. Był ksiądz kardynał Nycz, duchowni różnych wyznań. I wszyscy politycy mówili jednym głosem, co się rzadko zdarza. Co się rzadko zdarza, i okazuje się, że chyba nikomu specjalnie korona z głowy z tego tytułu nie spadła. Natomiast rzeczywiście takie tendencje, żeby święta były świeckie, pojawiały się zawsze tam, gdzie pojawia się pokusa totalitaryzmu. Tak było w Rzeszy Niemieckiej, w III Rzeszy, w której na przykład nauczyciele domagali się, narodowo-socjalistyczni, żeby te święta miały charakter ludowy, no, odwoływały się do brogów pragermańskich, czyli właśnie do jakiegoś pogaństwa. Nic takiego specjalnego. No i przy tym sami nie ukrywali, zresztą jest to depesza na ten temat katolickiej agencji prasowej, poprzednika katolickiej agencji informacyjnej, której w tej chwili pracuje. I otóż w tej depeszy mowa o tym również, że ci nauczyciele nie kryli swojej inspiracji i podziwu dla doświadczeń sowieckich. Tam właśnie, no to taka synergia, jakby to powiedzieli, współgranie, harmonia reżimów totalitarnych, dla których rzeczywiście Jezus Chrystus przychodzący na świat jest zagrożeniem. To jest ta postać Heroda,
który boi się o swoją władzę, ciągle się gdzieś tam przejawia, to w różnych reżimach. No i tak samo działo się w XX wieku. Natomiast rzeczywiście, jeżeli my mamy takie podejście radykalne, wyrzucenie w ogóle religii tylko do sfery prywatnej, a takie rzeczy pojawiają się również w niektórych krajach zachodnich. W swoim przesłaniu na Boże Narodzenie arcybiskup Sydney Anthony Fisher właśnie pisze o tym, że mówi o tym, że wręcz święta Bożego Narodzenia są jedyną rzadką okazją, kiedy w ogóle jeszcze jakoś religia może się pojawić w sferze publicznej. Dzisiaj mówimy to w roku 2018. No to wyzwanie istnieje ciągle w świecie i problem tego, o czym Jan Paweł II mówił, różne pokusy nowych totalitaryzmów. Boję się, że właśnie za takimi pomysłami kryje się jakiś totalitaryzm, różne formy zagrażające człowiekowi, bo to Dostojewski powiedział, że kiedy nie ma Boga, wszystko można, wszystko jest dozwolone. No właśnie, ojcze, ale czy nie ma ojciec takiego wrażenia, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w przestrzeni publicznej, bo przed momentem ojciec powiedział, że właśnie religia w tym czasie ma szansę, aby w tej przestrzeni publicznej mocniej zaistnieć w dzisiejszych czasach. A czy nie jest trochę tak, że święta Bożego Narodzenia zaczynają gdzieś być trochę oddzielnym bytem właśnie od religii, że są czymś takim, co sprawia wrażenie nawet trochę święta, czy takiego wymiaru pogańskiego, może tak to ująć i zaryzykować takie stwierdzenie. Czy też jest możliwe to, aby Wigilię, aby pierwszy, drugi dzień świąt, święta Bożego Narodzenia obchodzić w takim wymiarze świeckim, bez religii, bez wiary w Boga, bez wyznawania tych wartości, które są przekazywane przez Kościół w tym czasie? Więc oczywiście będzie to wtedy święto spotkania przy stole. Może też ma jakieś swoje wartości, spotkanie rodzinne, ale będzie pozbawione tego, co jest istotą. Dlaczego? To wszystko wiąże się jednak z tą świadomością, że Bóg wkracza w ludzką historię. My mówimy, że to pełnia czasu. Mówimy nowa era po Chrystusie. To jest zupełnie nowy czas w dziejach. I wcielenie Syna Bożego przypomina nam o tym, czym jest nasze człowieczeństwo, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz, na Boże podobieństwo. To znaczy, to są też kwestie szacunku dla samych siebie, dla drugiego człowieka. I człowiek przygotowuje się na Boże Narodzenie właśnie między innymi jednając się z Panem Bogiem. Te kolejki przed konfesjonałami świadczą o tym, że chcemy jednak się z Panem Bogiem pojednać. To nam też pozwala budować pojednanie z innymi ludźmi, pojednanie w rodzinach. Przecież ile jest napięć między teściową a synową chociażby w niejednej rodzinie. I to wszystko ma nam jednak służyć do przekraczania moich ograniczeń. Jeżeli zamkniemy się w sobie, no to w gruncie rzeczy będą to bardzo wtedy smutne święta. Do świąt przygotowujemy się również kupując prezenty, przemierzając niezliczone kilometry sklepowych alejek, szykując wigilijne potrawy, sprzątając nasze domy na błysk. Nawet widziałem taki obrazek, gdzie żona wskazuje do sprzątającego, odkurzającego męża: sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. No i trudno tego nie odnieść trochę również do sytuacji, myślę, wielu domów w Polsce, na świecie, w kontekście świąt Bożego Narodzenia. A jak odkryć prawdziwego ducha świąt i czy ten prawdziwy duch świąt nie ginie trochę właśnie w tym takim świątecznym krzątaniu się, do którego się też przyzwyczailiśmy w pewien sposób? No na pewno, jeżeli człowiek się skoncentruje na tym, co widzi na rzeczach materialnych, to nie sięga dalej. Jeżeli ma sięgać, gdzie wzrok nie sięga, to jednak sięgać również do głębi samego siebie. Papież Franciszek, kiedy przypominał nam w minioną środę o świętach Bożego Narodzenia, przypominał, to jest czas również milczenia, zastanowienia, tajemnicy. Więc człowiek ma świadomość, że nie jest idealny, że może nasze porządki nie będą idealne, może coś się w kuchni przypali. Sukces świąt nie polega na tym, że wszystko, co ugotujemy, będzie wyśmienite. Polega przede wszystkim na tym, że potrafimy ze sobą rozmawiać i być ze sobą, przezwyciężać może jakieś urazy, które powstały, i patrzeć z nadzieją w przyszłość.
Ojcze, teraz takie pytanie. Jakie są w końcu te święta dzisiaj? Czy one są relaksujące, czy są ciepłe, czy są uduchowione, czy może na przykład generują tylko napięcie, wysiłek, obżarstwo również, nudę i jakieś takiej rodzinne toksyny, bo tym też często się mówi, że musimy się spotkać z ciocią czy z wujkiem, których nie za bardzo lubimy, na te święta jakoś się przemęczyć przez te 2 godziny przy wigilijnym stole. Jak to jest dzisiaj ze świętem? Pewnie to jest kwestia rzeczywiście umiejętności rozmawiania i to jest coś, czego człowiek powinien się w rodzinie uczyć. My często widzimy, że ludzie mają taką pokusę, nawet siadając do stołu, że gdzieś tam gra telewizor, nawet kiedyś, prawda, księża zdarza się, przychodzą z pokolędzie, no to okazuje się, że ten telewizor ciągle jest włączony. I wtedy trudno ze sobą rozmawiać. No tutaj kwestia pewnej sztuki uczenia się na co dzień, jak nie przerywać drugiemu, jak zapytać, co ty myślisz o tym, dlaczego tak myślisz, spokojnie wysłuchać drugiego człowieka. No to jest pewien element bardzo istotny pokory, tym bardziej, że Bóg przychodzi do nas w wielkiej pokorze. I to jest bardzo ważna lekcja, lekcja milczenia, lekcja pokory, zadziwienia. Pewnie jest tak, że są osoby, które również w święta, ktoś, kto na przykład jest przyzwyczajony do jakiegoś sportu, ruchu, też trochę się wysili, czy wybierze się choćby gdzieś do lasu, zależy od pogody, od warunków. Więc my nie musimy tylko i wyłącznie leniuchować. Możemy też te święta przeżyć aktywnie, tak jak każdy z nas to lubi po prostu czynić. To nie ma być czas, w którym czas marnujemy, to nie ma być czas napięć i stresów, tylko czas właśnie taki bardzo radosny, służący naszemu wypoczynkowi. Ojcze, a teraz, kiedy odnajdziemy prawdziwego ducha świąt, kiedy zrozumiemy istotę świąt, kiedy zamyślimy się nad wartościami, tymi ważnymi, rodzinnymi wartościami, które podczas świąt nam towarzyszą, to jak te wszystkie wartości ducha świąt, jak te wszystkie ważne słowa, które też padają w rodzinie, przełożyć później na cały rok? Bo to zdaje się być najtrudniejsze do osiągnięcia. Myślę, że każdy z nas ma bardzo określone, bardzo konkretne zadanie. Dobrze przeżyć każdy dzień. I to jest pytanie, które musimy sobie zawsze stawiać. Jak ja żyję, co robię, ile czasu czasami marnujemy. No, dzisiaj częstym zjawiskiem jest to, że marnujemy swoje życie siedząc godzinami w internecie na rzeczach zupełnie bezsensownych. No oczywiście są inne sposoby, nie tylko to narzekanie na internet, ale nie potrafimy się zatrzymać przed drugim człowiekiem, nie potrafimy, gdzieś mamy zupełnie inne historie. No ile razy zdarza się, że ludzie, widzimy to dzisiaj na przykład w tramwaju, tutaj trzeba też się pewnie czasami uderzyć we własne piersi, że ludzie dzisiaj, każdy wyciąga swój telefon. To ja już się mogę uderzyć. No dokładnie, i patrzymy, co się wydarzyło, no bo człowiek zastanawia się, ale to jest dzisiaj takie bardzo powszechne, nawet specjalnie nie zwracamy uwagi na to, kto siedzi, kto stoi, czy ktoś potrzebuje. No trochę musimy też uważać na to, zwłaszcza w tych sytuacjach, które mają być sytuacjami spotkań w własnych rodzinach czy w kręgach zawodowych. To jest bardzo istotne. Mówimy dużo o rodzinie właśnie w tym kontekście świątecznym, a jak cieszyć się tym wigilijnym, świątecznym czasem, kiedy jesteśmy sami, kiedy w samotności spędzamy święta Bożego Narodzenia, kiedy w samotności przeżywamy również Wigilię. Jak odnaleźć radość świąt Bożego Narodzenia właśnie w takich okolicznościach? Różne mogą być te powody samotności. Po pierwsze, są również miejsca, pewnie możemy znaleźć takie miejsca, gdzie można ten czas spędzić z innymi. A każdy z nas również, kiedy przeżywa te święta samotnie, może jakoś zrobić tak, aby nie było to aż takie tragiczne i smutne. To pewnie też jest, nawet jeżeli coś ktoś przygotuje dla siebie, no to myśląc, czy robiąc miejsce przy stole dla kogoś drugiego, może wtedy tym bardziej zostawia się miejsce, to puste, tą zastawę dla drugiego, bo myślimy o tych, z którymi chcielibyśmy być, których nie ma tutaj fizycznie z nami.
Ja myślę, że w jakimś sensie, i o tym pamiętamy przecież, zwłaszcza dla tych, którzy w tych dniach utracili swoich bliskich, czy to na przykład w kopalni w Karwinie, no to będą bardzo bolesne święta, ale nie tylko, bo przecież ile osób akurat zdarza się, że przed świętami odchodzi z tego świata i trudno nam znaleźć sobie miejsce. Więc to puste miejsce przy stole też ma taką piękną i bardzo jednak istotną, głęboką wymowę. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, był moim państwa gościem w tej wyjątkowej świątecznej rozmowie. Ojcze, dziękuję bardzo serdecznie, życzę zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt. Dziękuję ogromnie. A państwa zachęcam do tego, żeby pozostać z telewizją w polsce.pl w dalszej części trwania naszego programu.